17 grudnia 2010 roku w oknie nadproża portalu prowadzącego z sieni wschodniego skrzydła klasztoru do krużganków został zamontowany nowy witraż. To jest Matka Boża, która była nad wejściem do klasztoru. Nie wiem, czy byście widzą rzeźbę. Dokładnie w takiej formie. To jest namalowana, ona była rozświetlona. Donatorem i projektantem jego koncepcji jest ksiądz dr Janusz Nowiński, salezjanin, kustosz zabytków dawnego opactwa w Lądzie. Wykonawcą projektu artysta witrażownik Tomasz Tuszko oraz pracownia witraże Spółka Cywilna z Warszawy. Wtedy to jest szczelne, bo normalnie takie witraże stoi w oku, no to widać para. To kiedy nie był uszczelniony, to między tą spoiną ołowianą na szybą, to wtedy po prostu przeciekał wodą. Dlatego już po zalutowaniu i po ułożeniu, potem jeszcze jest doszczelniany. To cała właśnie partia ołowiuszy. Kiedyś to robiono kintem, a teraz jest taka specjalna masa, która mi tu dochodzi. Czarna, taki coś jak silikon wygląda, ale to nie jest silikon. I tą masą. Witraż osadzono w neogotyckiej żeliwnej ramie, która została wykonana wraz z niezachowanym witrażem w około 1852 roku. W centrum kompozycji ukazana jest Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Wzorowana na płaskorzeźbie wieńczącej niegdyś portal głównego wejścia do klasztoru, płaskorzeźba została zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej. W polach dolnej partii witraża przedstawione są herby obecnych i dawnych gospodarzy lądzkiego klasztoru, Towarzystwa Salezjańskiego oraz Cysterskiego Opactwa Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja w Lądzie.